Cześć, mam z tej strony Tanat i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was na odcineczku z Wreckfest, a jak Wreckfest są z nami chłopaki, czyli Adaś Witam serdecznie. I Zbolek. Siemanu. I są z nami boty, niestety Brączcia z nami nie ma, bo ma problemy z Wreckfestem. Niestety nie czytam mu karty graficznej w Wreckfestie, tylko kartę zintegrowaną. No i niestety, daj Boże, żeby to ogarnął jak najszybciej. Jezus, Velma mnie do gniata. Velma. Dobra, poszła bokiem. Dobra, zobaczmy co za tor. A dobra, to. Hamuj tu! Hamuj tu! Tam. Trzeba pójść na lewy. Velma mnie blokuje. Z ale dawno nie grałem. Duży. Graliśmy w Wreckfest, tak się fajnie gra. Ja pierdzielę, coś pięknego. Ja pierdzielę, no też ci powiem, że no. Naprawdę, jest pięknie. Aż się chce. Chce się jechać normalnie. Ale żeśmy wyszli na prowadzenie, tak. I nawet, powiem wam, ten samochód spoko. Dobra, Walek. Powiem, że tam ci mam A-klas, tam mam B, więc... No. Ale fajnie się trzyma w zakrętach ten samochód. Mówię bardzo szczerze. Fajnie się prowadzi, no? Tutaj te zakręty są. Tak, może tam tutaj dopiero. Tak, włoskie narzucić można, pik. O dobra, to źle. To Adam, Adam to jest w ogóle chyba źle. Na razie. Co ty zrobiłeś? Nie odbiłem się od tego. Poszedł chłopie na dwa koła. Jobany, bro. Może? Ale pięknie. No tam, że ci nie wydupcyło, jak przypędziłeś w Toto Hit. Dobra, pik. Dobra, wyciągamy. Nie ma ciula, że nie. Że mnie nie wyciągnął, to też by było dobrze. Ile macie? 36. 37, bo ja teraz zawaliłem. A ty ile masz? 34. Jobany, bro. Chyba teraz za szeroko. Wejść. Jezus. Chciałem słuchawki podgłosić i to źle się prawie skończyło. Ale dobra. Fuch. Ten zakręt ostatni najgorszy jest, bo wyciąga w nim strasznie. No tu już o sekundę gorzej. Ale Boże, jak daleko są niektórzy, w połowie toru, nie? No, bez kitu. Parę ochrony to byśmy normalnie tam wyprzedali. Jestem silny, bo bałem się, że my będziemy tu nieźle tyły ślepać. No już dobrze wystartowaliśmy, Velma trochę przygotowała. Ale kurde, dobra, no to chociażby mogli wiesz gdzieś za nami być, a tak naprawdę to jest przepaść. No, no ale wiesz, jak to boty, jak zaczną się walić razem, to tak szczerze oni już grupowo. Grupowo bardzo. Czyżby? Dawaj. Mnie tutaj zawsze musi wyciągnąć kurde, tak, że ja pierdzielę, nie? Ja za bardzo zahamowałem, bo mógłbym cię wyprzedzić. Nie zawsze tam wyciąga chłopie tak w tym zakręcie, to jest no, nie kurde, dobrze, naprawdę. Ale szkoda, miałem 30 dobre, sekund, jak byłem na zakręcie. To ostatnie okrążenie dobrze pojechałem, bo... Ładnie. Urwałeś. Adam też ładnie. Ale byłbym jeszcze bardziej, gdybym nie zrąbał tego ostatniego zakrętu jak to nas. Za bardzo zahamowałem. Dobra. Ale mega super auto, jak na klasę kolejnego. B, to kurde, aż bym normalnie... No spoko, naprawdę fajnie się jechało. Odcinek taki, że bierzemy, wybieramy na dany odcinek jedno auto i jedziemy po różnych mapach tymi autami. Też można takie coś zrobić, jak najbardziej. Lubimy to i każde auto przetestować sobie. O Jezus. Jedziemy tam? Można mi się przyjechać, ale jak najbardziej. Tu tylko, czym by właśnie tu pojechać? No to jest dobre pytanie. Gorby Bullet wiem. Na przykład. A ten Grand Duke? Tym w ogóle chyba nie, ale to jest takie jazda na zakrętach. Dobra, ale nie patrzcie nawet na to. Tym Bulletem by pojechał. A jaki to jest ten? 223B. Dobra. Trochę odjeść. Bullet. Kurde, szkoda, że oni nie są bardzo mocni, niektórzy. No bulety można pojechać jak najbardziej, pokazać się, żeby pomalować, jak to się uda. I ile krążeń tutaj? Bo to jest to ten duży tor. Nie, trzy. Dobra. No to trzy. Trzy, bo dwa to jest, kurde, moment jeszcze. Nie, nie jest aż tak źle, tu masz Michy chyba półtora minuty w jedną. Ale malowańsko załadowałem. Dobra. Malowańsko zmalowałem. Pewnie żółte jak ja. Trzy razy szybszy. Nie. Ju. Automobile. Let's go. Teraz. A lusy zmieniłem ją, a lusy też mam inne, nie żartowałem. Uwaga na Velmę, że Scoobim tu jedzie. Szkoda, że ten samochód nie wyrywał jak ze wszystkich szybkich i wściekłych na koło. Wiedziałem. Widziałeś to? Chłopie. Jak Adama przepchnęło pomiędzy murkiem a tym. Że jak nie pójdę na wewnętrzną, to nie zbiecie kurde na w ogóle obojętnie gdzie polecę, no nie? Najgorsze jest to, że ja byłem pewny, że to auto trochę lepiej hamuje, wiesz? I się przeliczyłem, bo próbowałem wyhamować. Dobra, i udało ja się. Patrzę, ja hamuję o ciebie i to nic nie dobrze, daje. Adam pół przodu nie ma już. Adam, tak. Dobra. Dobrze, że się zmieściłem między ścianą a... Super.
Ale hamował, jak hamowałem i to wypadało. Boże, jak to auto dziwnie idzie. Ma bardzo ślizgi opony się wydaje. Dobrze, pół boku nie masz. Nie jest jakiś potężny, ale spoko. Co jest z tymi motami dzisiaj? Mam takie klasy dobre. Łe! Kurwa, tu jest tu jakieś dziwne coś. Kurwa, spadłem. Co to kurwa było tu? Spadłem, człowieku. Wiem, ale ten... Ja myślałem, też, że to jest normalny zakręt, a jak popię jest kręcowa, to boty to masz. Tam przed tobą. No, jest tam przed nami, jak coś. Tylko, że szkoda, że nie ścigając się z nami, tylko po prostu wypadły. Na razie tam. Nie pytaj, stary. Ja. Nie hamuje nic. No, hamuje, wiem o tym, że nie hamuje. Ja się to jest, to prawda. Na nas równo, ale mówię, żebyście nie wydupić, to ten wykręciłem bok. No i co tu się dało? Gościu mnie teraz wywali. O Boże, jak poszedł. A teraz ładnie dohamowałem. Kolega widzę, nie dał rady. Dobra. Dawaj, tego hammerheada bożego. Nie, to trzeba skręcać 20 minut wcześniej chyba, nie? To jest dobra auto do ogarnięcia, jak się hamuje. Jak to się ogarnie, to... Ty mam hammerheada, dobra, do dawaj. Zrobienia. O, dobra. Dzięki za popchnięcie, ja na razie. Ja pierdzielę drift, kopię 60 metrów, nie? Cały czas, bo ja już zacząłem skręcać, mówię, 20 minut wcześniej przed zakrętem, bokiem wpadłem. Udało się nadrobić. Tak. Więc nie ma źle. To idzie bokiem, to idzie po prostu auto bokiem, tylko co nie? Redukcja i rura, dawaj tam. No, dobra, jest wpadłem w dziurę. Bo chciałem wcześniej zacząć bokiem, iść, nie? Ja. I grałem prosto w dziurę. O co, no mapa, nie wiem, nie graliśmy chyba ani razu jeszcze. Odbitka i rura dalej, o dobra, prawo. Uszkodzona, o Boże! Hamulce i koło, człowieku, tak rusza się, że jakby miał odpaść zaraz. Tam, jak nam na autostradzie, no pamiętasz? No. ABS ci wróga pewnie. Możemy to auto gdzieś, musimy je popróbować na innych torach, bo mówię, ja nie kojarzę, żebyśmy nigdy nie grali. Ostatnie okrążenie, bo moje hamulce już nie dałby rady dalej. Jest ciężko, ale jeżeli się obcyka hamowanie w nich, to już tarcze dzwonią. Zwycięstwo. Gościu za mną, no to tylko słyszę, jak się rozbija o coś. Iść? Nie idzie w ogóle. No bekowe. No jest taki inny niż wszystkie, więc nawet spoko. Ja nie mogę na sob dojechać jednego gościa, nie, ale takim karabanem, że to są. Tym hammerheadem? Nie, to jesteś za nim. Teraz wejdziesz za nim. Teraz jakiegoś go dojechałem, bo na wprost niego wjechałem na zakręcie. Ja hammerheada wyprzedziłem i nie możesz mi dogonić, tak bym pozdro, 600. Kurde, chociaż czwarte będę miał może. Choć wątpię, bo tu jeszcze ten zakręt z dziurą jest. Dobra wejście więc. A, ten posse! Chopie, ja się boję hamować, bo nie mam hamulcy nawet. Tak więc pozdro, dobra, tutaj ostatni ten zakręcik. O, teraz dopiero wszedł. Kolega chyba nie wyrobił. Akurat między jedną płytą, a drugą musiałem się zablokować. Kolega chyba nie wyrobił za bardzo. Ale bardzo miałem, moim zdaniem. Ładnie. Więc to mi się podoba. O, nieduża różnica. Gdzie to jest? O, ja co pierdolę. To nie w ten mur wjechał. Na pewno wjechałem w mur, 13 mi życia zostało, a to za to... Ja pierdzielę, serio? Ty to jesteś jednak udany. Ja myślałem, że to jest wieździe, że to jest przed tym zakrętem. Ja co, to dopiero z zakrętem ci się kończyło. Ale widzę, że ci nie leży ten samochód, bo różnica prawie 6 sekund. No bo masakra. Ja myślałem, że jest meta, wiesz, na samej końcówce. Ja prosto w ścianę wjechałem, dobrze, że mnie nie zabiło. Hit. Nad hitami. 11 życia mi zostało na koniec. Tam masz też ten wyścig taki w WRC, czy nie? Możemy pojechać, go. No można, tylko czy trzeba coś wymyślić, jakieś auto. Można pojechać jak najbardziej, z czymś ciekawszym. Kurde, na pewno dobrze było, jakby te boty... Czy zrobić z tego wyścig eliminacyjny, kto ostatnio odpada? A to wtedy wywalić drzewo na początku i może, nie wiem, zaraz odpaść i będzie siedział 6 minut i patrzy, jak my jedziemy. No nie wiem, czy to jest 6 minut, bo to co ile sekund mogę ustawić, tak? No tak, ale jeżeli powiedzmy odpadnie pierwszy, to będzie czekał, aż my dojedziemy 6 minut, o to chodzi, nie? Powiedzmy. No nie, jak ustawię na 30 sekund, to będzie 3 minuty. No nie wiem, jak chcesz. Czy normalny wyścig? Aha, o to chodzi, że 3 minuty że tylko jedzie. Nie, ja bym normalny chyba pojechał, ale jak chcecie. No to na zwykle. Hmm. Dobra, to daję jakąś inną mapę wtedy najwyżej. Dobra. Bo mam pół odcinka mieć takie... z jazdy po WRC, to nie ma sensu. No. Dobra. Wydaje mi się, że ten wyścig WRC to chyba lepiej Bo mówię, niech się przez przypadek wywali drzewo, a to nie jest ciężko, to później siedzisz i patrzysz, jak lepiej coś innego sobie polecieć. Może być jakaś rozwalanka czy coś, no to może też będzie. Jedzimy speedim? Speed!
Chili Gonzales. No to będziemy dość szybko, więc spoko. Szybko, ale w zakrętach ciekawe, nie? I jak hamulce. No dobra, ja jestem za Speedim. Daj 8, przynajmniej. Pojedziemy Speedim? Teraz klasa 275. Skubaniec. Co? Weźmij silnik. A, przepraszam. Nie wiedziałem. Zamiast lakieru zmienić silnik. Nie, bo teraz lakier zmieniam. Minimum, no. Lepszenie. Bo to my, myślę, że będziemy dość fajnie dubować. Tak, to nie wiem, trzeba jeszcze coś innego zmniejszyć. Ile macie? 245. A czemu że silnik zmienił? Muszę mniej. Nie, no za ja pierdolę. Silnika nie mogę, bo wtedy to już będę miał w ogóle mniej. Czekajcie, to jest ulepszenie. Jak mniej? Podstawę daj samą. My mamy w podstawie. My mamy samą podstawę. Wszystko to będziesz miał podstawę taką jak na wszystkie podstawy, to... Chyba mam 193 wtedy w tym silniku. To coś innego. Czekaj, silnik mam tak. Tłoki może. Trzeci mam, silnik. Czekaj, już zmieniam. Filtr powietrza. Ja macie dobra, jeszcze trochę. Słuchaj, silnik trzeci, wszystko pierwsze. W następnych tych rzeczach, to nie wiem, co to jest. Boże, co mi to wychodzi? Jo, nadal brakuje ci trzeci, czegoś. Silnik trzeci, ta nazwa, wszystko pierwsze. Silnik trzeci, wszystko pierwsze. No nie wiem, czemu właśnie mamy silnik numer 3, czyli tak jakby najlepszy, a w każdym innym mamy jedynkę. Dobra. O, brawa. Czy w czasem miałeś? Głowicę, czy głowicę, ten 2JZ. O, kurna, tam wybrał. Ale teraz... O Boże, to wrzuci mnie. O ja pier... Boże, to już tu. Nie przeciśniemy. Na razie? Uwelman blokuje wszystko. Kurde. Łe! Uwelma pojebico! Łe, patrz, to tam temu się stało. Jedź mordo, bo dzięki. Jak odjedzie, to nie dogonim. Nie, kurwa! Ja... Dobrze, to trzyma się drogi jak porąbane. Ja tak, Welma ta sobie porobiła, że to jest najgorsze jest to, że zaraz będzie dublowanko, a to już jest drugie okrążenie, więc szybko, szybka akcja to będzie. Nie jest to jakieś super w zakrętach, ale... To jest małe, zwinne, ale... Jaś fasola. Dobrze, belkę odrzuciło. Dobra. O, ale mi wyryło za bardzo. Ono chyba rekomendujemy ci. To. Idę. O kurwa. Dobra, za tobą zobaczyłem się na rękę okrążenia. No, ale nie mogę tam jechać za nic. Dobra, chłopie, jadą karawany za tobą. Ja pierd... Jakie macie najszybsze okrążenie? Wy elegancko sobie wjadę, a to chłopie strzała dostałem. Najlepsze? 19. Mam 19... 200. Ja 19, 300. Dobrze, cię wyciągnął znowu. No weź daj spokój, nie mogę ogarnąć. Dobrze, mnie teraz wyciągło. O! Ja tak na stykach. Może myślałem, że na, na samej feldze jadę. Puść mnie, bo rekord okrążenia robię. Kurwa, nie zrobiłem. Nie wierzę, ja, kurwa, nie wierzę, nie. Ja, nie wyjechałem. Wyjechaliśmy i nie możemy wjechać na tor. Ja byłem człowiekiem, ja byłem za mapą gdzieś w ogóle. Tak wyciąga, że nie możemy nic zrobić, co nie, iść, no? Nie, bo ja chciałem rekord okrążenia zrobić i pojechałem prosto. A wieczór, ja tak się nie udało. No i tym co zrąbałem właśnie tamto okrążonko. Ja nie mogę, jeżeli jest 3 sekundy. Tamtymi to jest masakra, to nie? Nie muszę hamować, bo wjeżdżam w nich, nie? Welma, wjedź w niego. Bardzo ładnie. Dawaj, malinka. Już mam ostatnie okrążenie, panowie, nie wiem jak wy. Uff, dobra, jest. Ile masz najlepsze? 15,276. 254. 18,600. O! Przecież to chciałem. Łe, dobra, mnie wyciągło, chłopie, dzieci. Ja już w ostatnim wjechałem też na pełnej. 19,062, czyli przegrałem. Kurwa, żebym wiedział, że tu jest ten, to też bym wjechał. Ja dlatego się próbowałem w ciebie. Kurde, nie skróciłem już sobie tego. Udało mi się, jest najlepszy nie czas. Ta NASA. No ładnie, ładnie. Nie mogłem ogarnąć, nie? A ta wyciągnął. Boże, trzeci byłem. A Borkę wrzuciłem na końcu. No. Aha, serio? Wypchnąłeś mnie po zewnętrznej, no. Mówię, nie kapłem się, że tu jest meta, nie? Pozdro. Myślałem, że jest bardziej na prostej. Uzdro 600. Dobra, nie powiem, spoko, takie... Fajnie, naprawdę, taki małym, spoko, no. Ogólnie bardzo mało tymi samochodami jeździmy, bo nie mogę się zwyczaić tym, to fajnie się naprawdę jeździło. Miłośnik rozwałki. Jestem, aby? No coś. No to dalsza część, ta trasa, którą jeździmy. To jedziemy kolejne, dobra. No a możesz okay. Coś tu innego ustawić oprócz tego, co zawsze? Nie. Aha, no to. To możemy. Też, czy nie?
Możemy się przejechać jak najbardziej. Dobra. Odwrotnie? Ja odwrotnie tu jest. Tak, dobra. Odwrócono. Teraz o cztery okrążenia. Tylko czym my tu i jedziemy? Teraz jakie auto? Ostatnio jechaliśmy jakimś małym. Pokaż tu od początku. Co my tu mamy od początku? Packet Rakt. Lightrasherem jeździliśmy? Mało, ale jeździliśmy. Możemy pojechać. Czy a tym Hornetem? A Hornetem też mało. Ogólnie nie to możemy mało. Hornetem czyli pojechać. Hornet. Hornetem często kojarzę, że jeździmy. 166 Hornet. No dobra, przewagę będą mieli. B, bo tak było ustawione, co nie? Tak, tak, no. Ale... Zobaczymy. Można pojeździć. Czyli gazówka. 8 okrąg, nie, mój myślałem, że nie zmieniłeś. Ale by było. Do końca... Ferma, ty... Jak ona zahamowała, to było ona zawsze tak hamuje. Ale to się właśnie w miejscu. Ale ją spychnę zaraz. Albo za wcześnie. To za wcześnie? To chłopie, ja skręciłem, bo myślałem, że to jest szybki skręt. Ja patrzę na drzewa na moim pasie. Nara, Belma. Ziemią, bokiem. O, Bolek prawie ogarnął, skończył ten zakręt. Prawie. Robi wielką różnicę. Odpuszczenie gazu jednak robi... O, ja bym się... Jednak gdyby pojechał. Bolek. Zahamowałem. Ale Belma, chłopie, znowu wjechała tu. Chłopie, ale idę. Ło, ale zakręt, ale zakręt wziąłem, o chłopie. To za Daumian. O, teraz to uciekłem. O, na razie. Dobra, na razie. Teraz grzybki to były pomorki, nie? Zero trzydności. Ale co mnie chciał ściąć, nie trafił i tak przeleciał. Boże, jak to hamuje szybko, chłopie, 160 na stówkę od razu miałem. No ja, to prawda, to prawda. Pamiętam, że tu zawsze autami bokiem Belma, spadaj. Dobra, urura. No nawet to w sumie, powiem wam, że jedzie nawet. No, w zakrętach to spoko się w tym wchodzi. Jak się ogarnie, nie, to naprawdę auto pięknie. To jest w szoku z Belmy. Jak takim byskiem ty, jak można zapierdzielać? Bardzo dobrze. O, idealnie. Jaki będziecie mieli najlepszy czasik? Teraz na pewno nie będę miał, daj 1.33 300. 1.28. O pierdy kanik. Ale hopie, odjechałem wam także. Ale my żeśmy tam ostro działali. Grube akcje robili. Belma się chyba rozwaliła. Czemu? Bo chłopie tak by dupiła w ścianę, że szok. Ej Boże. Nie, naprawdę auto... Tak. Bardzo fajne. Ja mi się podoba, no naprawdę. Normalne takie. Na każde, i na asfalt, i na piach. Chyba na wszystko. I na grzyby. Ja jestem silny, Belma na prostej mi odchodzi, nie? Nie, o, turbinkę ma pewnie. Zakuty silnik pewnie też ma. Zakuty silnik. Boże, 8 sekund za mną, gościu. Cześć, za mną 12. Ale szkoda, że na te grzyby wyjechałem, no. Byłoby jedno z najlepszych okrągów. Cześć, że będę miał przerąbana trasa, dobra, jednak nie. Boże, kto tam się wyrąbał? Belma. Dobra, widzę. Bo uderzyła drzewo na prostej. Mówię, kto, jakaś kropka stoi w miejscu, co jest? Nagle jechała, nagle w miejscu sobie mówię, fajnie, naprawdę. Tam się bawi. Przeciąłbym je na pół, przeskoczył nade mną. Przeciąłbym je na pół. Dobra, jeszcze lepszy czas, 1.25. 1.24, 927, nawet z wyjazdem na grzyby. Hajak! Czysym. A jak zadek. Ale to było dobre, wiedziałem, że to będzie dobre okrążenie. I gdyby nie ten wyjazd na te grzyby, to byłby hit. Dlatego mi się chyba... O, ale ten zakręt teraz poszedł. Jak robię najlepsze z najlepszych okrążeń, to się pali na złoto ten czas. Na górze. I mi się właśnie na złoto zapaliło. Ja chyba najszybsze okrążenie w całym wyścigu zrobiłem. Ale myślę, że ta nas, jeżeli nie popełni błędy, to jest nie do dogonienia. Redukcja i ogień tam, na tłoki. Oporowo, całodobowo, panie. Się jeździło w 65. No, ale wszyscy kurde, tam te kostki wyciągają, kurde, mocno. Oż kurba. Dobra, uff. Tylko jeden. Dobra, ja też uciekłem. Dawaj, kur... Zaraz miotę, człowieku, dopada, gaz cały.
Aż dawaj, dawaj, dawaj. Jest, dobra, uff. Najlepszy. No. Ile? Ja nie. Ja chyba cię przebiłem. Też przebiłeś mnie, tak, bo na złoto mi na zielony się zapalił teraz. Ja mam równo 1,24. A to ja mam 1,24,60. O Boże, ktoś się rozwalił tutaj. O, to jest. Boże się kopczy. Ale beka to jest. Patrzcie, dopiero teraz zauważyłem, że ten, że to się tak zmienia. O Boże, złoto, zielono. Co to się stało? Nie wiem, co to się stało, naprawdę. Ktoś na pewno za bardzo nie skończył tam. Szkoda, wywaliłem pełną. Rura. O, to rzadko takie rzeczy się zdarzają, żeby sobie tak typowo walczyć już o najlepsze okrążenie, bo no, pokonanie Tanasa tutaj... O kurwa, mnie wyciągło teraz także. Chociaż? Boże, jakoś będę dublował, będę kogoś. Kto to jest? To już się nie nazywa dubel, tylko po prostu odjeżdżamy. Boże, uwaga, go. Wypadek tutaj był, ktoś nie żyje. To jest, że teraz będzie ktoś przez środek, który przejeżdża? No ja, Tanas. Za ile? Za 40 sekund. Boże, bo dalej. On kurwa tak. On jechał se człowieku. Na legalu tam, na spokojnie. A i teraz. Czy jeszcze uda mi się pokonać? Czy jeszcze uda mi się przebić mój osobisty rekord? Nie, mi chyba nie. Tak, udało mi się. Na pewno, nie, miałem 23. 23,150. No naprawdę, jeżeli chodzi o okrążenia. Jobany, to poszedł. Dowaliłem. Ja wywaliłem mocno. I tak szkoda, że nie popełniłeś żadnego błędu i że ja tam wtedy pojechałem na te kurna grzyby. Fajne, ale jestem silny, bo ty dzisiaj nie dojeżdżają w ogóle do nas. Zero. Moglibyśmy jakąś rozwałkę jeszcze zagrać dzisiaj i byśmy kończyli, tak? Mam 22 minutę, tak więc jeszcze jakąś rozwałeczkę możemy pierdiknąć. Najpierw myszka musimy się włączyć. Daj Boże, by ci myszka wróciła, żebyś nie miała problemu z myszką. Używam klawiatury. Mówisz, że chcesz jakąś rozwalankę? Pewnie, można coś takiego zagrać jak najbardziej. Dawno nie było, cały czas te wyścigi jeździmy, tak więc też można takie coś ino zrobić. Parę na demolki. Można, jak najbardziej. Teraz. Jakim sobie samochodem? Życzysz autką? Czekaj, ja tu widziałem coś. A, ten Grand Duke, spoko, ten Wilking, to są B-klasa. Ten Wilking spoko wygląda. Czekaj, Wilking. No, Grand Duke ma bardzo dużą wytrzymałość, no. Czyli Wilking ma taką... No to średnio. Grand Nuke, dobra. Grand Nukeem powiedzmy. Chyba nie jeździliśmy nim. Grand Nukeem. Grand Nuke, dobra. Wydaje mi się, że mało nim jeździliśmy. No dlatego właśnie to zaproponowałem. Będziemy długo na pewno na pole walki. O to chodzi. No to jadymy. Co jedźcie. Na razie. Może jak samolot tu leci. Ja się widzę, zakurwało. O, na nas zawjechałem. I to Jezus. Nie samo? A, nic nie. Ile się zabrało? 6. 16. A mi 17. Skurczę, wygnę. Dawaj, Hammerheada. Pasuje. Nie przerzucę go, chciałem go tam rzucić. Ciekawe, czy można wyjeżdżać poza tor? Tam można. O ja! Boże, Tanas! Jeszcze... Ja! Co to było? Dawaj! Wow. Ale go wyczekałem. Ale żeś skoczył na to. A ty, Belmo. O, poszedł. Dobra. Iść. O, jest! Bach, chłopie, dostałem. Uderzenie w bok, chyba. Ale ślicznie rozpoczęła. Uciekamy, bo to Tanasek. Nie damy się tak. Mało. Ej, ten się zaraz miesza. No ktoś jest za tobą, no. Sam się rozwalę, chłopie. No. Boże, uciekł. Ciężko się samemu rozwalić, bo jednak ono ma wytrzymałość dużo. No, co za ciul. Dzięki, chociaż kontakt mam. Ja też właśnie nie uciekałem. Ale się nadział! Ryska. To trzeba się nadziać. No tutaj powiem szczerze, że dość podobnie będzie. Dobra, chodź coś? Nie. Okej.
Zniszczenia i czołówka. Belma. O człowieku. O, Belma przeskoczę cię. Nie wierzę, serio, wolę. Dobra, usiadłem na niej. Nie ma dachu. Boże, ile tu rzeczy rozwalonych leży. Asysta w zniszczeniu. Chyba ja rozwaliłem, O Jezu, ale mnie nabiłeś ślicznie, no. Ale go odbiło. Trzy mi zabrało. Właśnie rozwaliłem, chyba mi więcej zabrało niż tobie. Szkoda. Ta Velma? Nie. Nie Velma. Ajajaj. Siemanko. Widzowie. Patrz jak ucieka. No. Ja usiadłem na polku. O Boże, Velma, to by tam trafił w powietrze. O, ale żeś mi go zciągnął. Ej, to nie mi... Uszkodzone prawe koło. No. Dzięki, ziomeczku. Może i się nabił. Może i się nabił na mnie, ale potrzebowałem tego kontaktu. O! Dobrałeś coś? Velma się przewróciła. Nie. Cztery. Teraz oddałem? Jesteśmy kwitak. No, okej. Okay. Zniszczenie Velmy, dobra. Asysta w zniszczeniu. Serio? Czyli zostaliśmy w trójkę, panowie. Kto ma jak najwięcej życia? Nie wiem, chyba ty. Ja mam 24. A ja mam 55. Trzymajcie się. No, dobra, to trzeba się skupić na tobie. Mogę powiedzieć, że mam 50-0. Jadę wyścig. Paczek jedzie tamten na górze. A mogłem się dać delikatnie. Teraz gdzieś pojechał w jednociek, bo te 24, żeby mu nie zabrało. Właśnie mi zabrało teraz prawie. Teraz to jest świnie. A! O kurwa! Pierdolę! Aj, szkoda, bo ja chciałem tam na coś dobić. Dobra, masz. Wiedziałem, że mogę skoczyć, tak samo zrobiłem. Nie zauważyłem tego. Iść. Na razie? Iść. Jeszcze kolega mi został jeden. Już chyba sam chce się rozwalić. A? Serio? To jest... wszystkie tyczki muszę postawić. Patrzymy, telebim spadł się zagniatło, nie? Bo tak powinno być, bo ogólnie on tak zleciał do szoku. Ja się zlecał ucieczka, Boża. Adam sam się rozwali. Jeszcze 10 minut jazdy i Adam sam się rozwali. No zdąży uciekać. Aj, Jezu! Ja mam iść po popcorn, a tam nie może najechać na ścianę. Ale dron tu lata, widzisz to? Jo, lata. Tam go ściągnął. Ale ten, słychać go jak lata. A nas się wychylił, chłopie. Aha, popchnął mnie tylko, aha, fajnie. No, ale no dlatego ja mówię, że ty nie miałeś nic. Miałem pięć. No to pięć życia. Na pięciu życiach to jest dotknięte. Aha. Boże, ej, ja rozwaliłem pięciu, serio? Popchnął mnie. No bo wszystkich po mnie, bo sam asysty dostawałem cały czas. Cały czas asysty miałem. To jest szok, chyba nie wiem, czy dobra. Było tak, że ktoś tyle dowalił. To fajnie, 29 to minut prawie odcinek wyszło. Dzięki. Jak się podobało, zostawiajcie łapki do góry, wpadajcie na kolejne i poprzednie do chłopaków, do następnego trzymajcie się. Cześć. Na razie. Cześć.